Cześć, witam was bardzo serdecznie, tutaj Tuar. No już mnie zabili. Na początek. Dobra, ze mną jest Daniel. Siema. No i jakby to powiedzieć duchowo, Damian. Nie no, gram, nagrywam nawet. Więc... Co, nagrywasz? Tak sobie nagrywam, bo dawno znów BF-a nie było na moim kanale. Ale co, ty z nami jesteś w drużynie? Nie, gram na ogólnie na tym, na szur. Ale nie, chodzi mi duchowo, że wiesz, że nie jesteś z nami. Taki bo nie jestem. Niestety, ale będzie nam towarzyszył duchowo i będzie nas wspierał. Tak, ja sobie będę grał. Z połowy deathmatch gramy jak coś. Może ostatni jest. Ty, ale mnie zajeka. Nie, ja nie jestem ostatni, jestem któryś tam w tabeli. Te staty 4-11, to nie są zbytnie dumne staty. Tutaj pewnie jakiś snajper będzie albo coś. W ogóle cholernie mała mapka jak to na deathmatchu. No ja, no szur też jest tu mały. Jak kanały, ale ja, mi się bardzo fajnie gra na tych kanałach. Ty. No, to jest ogólnie taka mapka. A do przyjemna. Nagrywania to już jest w ogóle eks. Jeśli chcesz expić, to tam nabijesz szybko level. W ogóle. Chociaż na przejmowaniu punktów więcej się chyba nabije o faka. No, zależy czy chodzi ci o fragi, czy o same punkty. Fuck. Tak, mówię o punkt, tak żeby sobie levelu właśnie nabić. No. Bo tak to wiesz, to na szur to też tak pod fragi podchodzi. Jeżeli zależy też na czym grasz. Czy na, no na kanałach to głównie fragi, powiem ci, że nabiję. Bo no punktu tam pod koniec rundy to jest około 2000 punktów. Fuck, ale mnie zdjął. To też tak biegam, od punktu do punktu. A ich zaszedłem od tyłu, a ich pojechałem, a fuck. Pojechał mnie. A nie, zabiłem. Nie, dobra, nie zabiłem. Dawaj, jebać. Kurde, patrzę tak. Ciągle ogólnie ludzie nagrywamy o za 10 pierwsza w nocy. No, więc no. Jak tak będziemy lamić, to nie nasza... No lamić. Komentarz może być słaby. Nie no, komentarza nigdy nie mam słabego. No chyba, że od 5 rano nagrywam. Raz tak miałem, ale to wtedy na lapku. Siedziałem nie, ja sobie. Komentarze powiem ci też, jeśli chodzi o komentarz, to nagrywam w różnych porach i zawsze mam taki sam praktycznie. Ja czasami różnie, jak ja tak... Bardziej zależy od humoru, powiem ci, bardziej. No. Ale zmęczenie też robi swoje. Uleczę ci się? Pomogę. O no kurde, nie, bo tam był koleś. Ci radzę, Kwarę lepiej nie lecz nikogo, bo wiesz, pamiętasz wtedy. Jak to nie? Jak mnie leczyłeś tylko na punkt, a ja ginęłem bezsensownie. Cicho, stary tam, gdzie? Ja też czasami leczę ludzi tylko na punkty. A ja tu lamię teraz. O fuck, gościu rzucił granata, ja w niego wszedłem, pozdrawiam. Zabił. Kurde. A to gościu. No a zwala muszę sobie achievement większego magazynka dać, bo... Kurde, jeden magazynk na jednego kolesia wpakuje. No tak próbuję nie robić tego. To nie wiem, jak... U mnie coś mało ludzi jest. No. U nas jest... Sympatisz. 4 na 5, więc bardzo mało ludzi. Ja utknąłem trochę. Ze wszystkich stron mnie nabrało. Dobra, uleczył, no to tak dla niego. No ja tu tak. Ale w sumie to trochę żałuję, bo kupiłem tego BF-a niedawno, to mogłem sobie już to premium kupić, bo dużo różnicy nie ma. No właśnie, myślicie o premium. No ja już się o tym wspominałem. Ja mówiłem u siebie w filmiku. Vlogu tym takim, co ci tam wiesz. Ale byście mogli dla mnie zrobić, nie? Żeby był materiał bardziej ciekawszy. No ja ci powiem, było dużo kontrowersji na ten temat, bo tam dużo ludzi się przystało, że chcę zerżnąć kasę i tylko idzie na pieniądze i takie pierdoły, ja tam sobie myślę, o co biega, nie? Przecież no się wkurzamy no to, że po prostu są lepiej traktowani, no nie? No lepiej traktowani, no to myślę, szczerze mówiąc, to było nie fair, że gracze premium będą mieli szybszy dostęp do serwerów i nie będą musieli czekać. I nie będą musieli czekać w kolejce, nie? No to jest akurat to trochę no, dziwnie to zrobili. Mogli to jakoś inaczej rozegrać. Ale dodatkowo się można było spodziewać po EA Games. Daniel, mamy problem. Co? Wywalił mi do innego tego. Team. O nie, to lipa. Balans, kurde, admin zrobił. No. To burak jakiś. W kurze czasami nawet pod koniec rundy cię przemieszałem w przegranej rundzie. Właśnie tak miałem. Przegranej drużynie. Byłem w drużynie właśnie, która wygrywała. 5 jeszcze fragów i byśmy wygrali, a tutaj balans drużyny i admin zabity przez admina i mnie wywaliło do no i, po chuj coś takiego daje. No i statystyki mnie zniszczyło. Ouu.
komu to ale zlamiłem, kurde no. Kto by pomyślał. W sumie to też musimy wam powiedzieć, że ja dopiero się z tymi osobami, co teraz tak wam poznałem. No. No. Uuu. Snajper jebany. O Jezu. Dobra. A. Fragi, Boże, jaki ja mam staty zrobiony. Ja 10 na... 5, nie, 15. 11 na 10. Ale powiem wam, że nam spoko serwer jest. Chyba sobie go dam go do ulubionych. Ale polski jakiś, czy zagra? Polski. A nie, zaraz, ja go mam ulubiony przecież. O kurwa, jedziemy gościu. Ach, chuj mu w krzyż. Jest późno, no wiesz, możemy, dzieci śpią. No właśnie. Ło, dostał gwiazdkę w tym. Zasłużyłem 93. Aha. Nice. Ale mili, co to jest? Jak tak można? A będę nobił z tubą. A kurde, jak mu wyszedłem? Dobra, zmieniam cerownik. Dobra, ja to też kogoś zabiłem tak ładnie. Chociaż nie, pogram jeszcze na tym, zobaczę. A to w ogóle sobie muszę zmienić, żeby nie mieć 25 klatek, jak tego konwertuję w FromMaker, żeby to wygląda jakby miał lagi w każdej grze. To Wojtek? Nie, ja muszę sobie zmienić. Ja czasami też tak robię i to wygląda jakbym miał w wszystkich grach lagi. Nie, jak ja nagrywam nawet 30 FPS-ach, to nie wygląda, żebym miał lagi na. No nie, ale mi chodzi, że jak skonwertuję to do 25, to czasami konwertujesz. A czym konwertujesz w sumie? My FromMakerem. FromMakerem. Ja też muszę zacząć tak właściwie. Bo to mnie pliki ważą, wiesz? A my sposobem takim KDV, nie? Po tym ważą pliki po 2 giga, czasami takie dłuższe po 5, przynajmniej u mnie. No to ja też tak miałem, ale później to zrenderujesz, wyszło z jakieś 500. Po 500, no. Taki plik, który bardzo mało później waży. Ja ciągle tego hardbacka zabijam. Ale to takie, szczerze mówiąc, te HDV to po konwertowaniu to nie jest zła jakość. No nie, ale zwłaszcza jak HDV, bo WMV to było do dupy, bo widać piksele jakieś. Takie kropki jakby i to głupio wyglądało. To taki niefajny efekt. A, zaryzykuję, zagram F2000. Nie lubię tej broni, tak. Ja ostatnio się nie zagrywałem. Ja to MP4 przecież ten. Ja AEK lubię, to jest taka moja broń. Broń wymiata moim zdaniem i tyle. Nie, ale tego ja mówię, że w MP4 jak tu mówić tam w WMV i tak dalej. Aaa. MP4 wszystko mówię. Nie, też no, jest dobre. W ogóle tylu zabiłem, a nadal jestem ostatni w tych tabeli. Dobry jest. Już ścigasz mnie w punkty. Nie, zmieniam broń. W ogóle nawet nie mogę znaleźć tu nikogo. Ja ciągle hardbacka zabijam, on ciągle mi wpada w lufę. Już 5 razy go zabijam, bo 6. O, ja sobie wezmę technika i technikiem coś. Sorry, Daniel, wybacz. Pojechać. Wybacz. Zdarza się. Wow! Jest! Coś mi nawet dobrze idzie. Wow! Mi tak nawet. Ja włączyłem oczywiście magiczny przycisk F9. I masz magiczną... Dlatego cię zabiłem. I wszystko jasne. Masz magiczną perkę, która daje tego... minus 20 do skilla. Do lamienia. A już chyba burzy nie ma, więc się cieszę bardzo. Plus, przeszło bok. U mnie padało, nie? To jeszcze jak mocno. W cholerę. No dzisiaj... Teraz temat prognozy. Tak, temat. Druga część programu. Miękki padzi. A ja z tego co zauważyłem, jak gram na jakichś serwerach, to... 3/4 ludzi mają już premium. Ja też tak widzę, że zabił cię grać premium. No. Bardzo mnie to denerwuje właśnie, że mają bronie lepsze. Na przykład ten nóż, nie? Który taki, bo podstawowy, trzeba przynajmniej 3 razy kogoś jak ciachnąć, nie? No. A tym z premium jeden raz już giniesz. No halo. To na jak knife online nie masz szans. Żeby natrzepać kasy, co? Jeżeli tak grę za 100, to potem jeszcze sobie kupić za 200, żeby premium mieć. Nie, no, że to jest... czegoś takiego, że po prostu od ceny ci odrzucają. Właśnie ten, że ja na przykład jestem posiadaczem back to carka, nie? A i bierz jeszcze raz go. No właśnie, i szkoda, że nie mogliby takiego czegoś zrobić, że masz Battlefield, to masz zniżkę tam, nie wiem, do 10%, nie?
Tam o 3 dychy nic ten, taniej masz. No, no. O, płacisz ten, za dwa dodatki, które masz. No i to jest głupie. A jeżeli będziesz kupował osobne dodatki, to ci drożej wyjdzie, bo przypuśćmy, masz 5 dodatków, które kosztują po 5 dych, za sobie policz 5 razy 5, to już masz 250 zł. To ci wyjdzie, dodać te zera. No w sumie premium jest tańsze o 100, nie? A nie, bo to też trochę taniej wychodzi, ponieważ wszystkie dodatki będą pewnie kosztować jak back to karka na początku, czyli 5 dych, nie? No mówię, no i będzie no. 250 zł. To by było takie zdzierstwo trochę, ale... Ale ja ci powiem, mnie to trochę wkurzyło, no bo przypuśćmy weź Call of Duty, no do Call of Duty tych dodatków srają tymi dodatkami i ludzie mają to w dupie. A ja słyszałem, że w Call of Duty miał być abonament. Weźcie ci weź. Jakby to dodatki już naprawdę by się sprzedało. No, no ale to widać jak chcą, chcą zarobić na gracze. No ogólnie twierdzę, że no Activision idzie trochę teraz na kasę. Bo no, czeka na te nowe konsole. No, to dopiero zaraz będzie. To wtedy w końcu Call of Duty zmieni silnik. No, to wszystko idzie tylko pod konsolę. Kiedyś to był tylko nie, gra no, na Battlefield pet. Raczej nie. Jak... Wczoraj nie, znajomego, nie kogoś ma tam Battlefielda? Tak gównianie to wyglądało. Tak, też mi się tak właśnie... Sorry, wybacz, słyszałem. A nie, teraz ja zlamiłem, więc jak najbardziej należy ci się ten kill. O, ale jaka może wyznać. Jaki gnoj! Co zrobił? Dwa razy pod rzędem. Ja tu respawn włączam, a ten już. O. No nie wiem, dziwne respy są blisko, jak to na deathmatchu. Jest, mam gwiazdkę już z tego. Dwie gwiazdki już mam. Pierwsza pomoc tam, wiesz. O. Kurde, no, co za gościu. Nie, dobra, ja tu na przykład kończę już nagrywanie. Czemu? Nie. On tam czasem ja... takie gameplaye robi krótkie. No krótkie gameplay z BFA robię, a zresztą mam małe miejsce na dysku i... Ile masz? A ty to wrzucisz? Rzuć to. No ale jak no nagrał, no to chyba wrzuci. No wrzucę, no wrzucę. Tylko wrzucałem. Nie no, żartuję. No na to mam dobre staty. Lol, jakie taka różnica, powiem, jakie nagrywałem, a teraz nie nagrywam. Lol, a ja mam takie słabe. No ale ja dopiero zacząłem grę, więc wiesz. No, tam wiesz, wiecie, tam Daniel ma dopiero 9 poziom. Więc. Jest na razie początkujący. Lol, wypalili mnie. Tydzień mam Battlefielda, fuck. Ja, chyba cię widziałem. Jednego tam zdjąłem, ale nie ciebie. Rzuca mi tej granaty tutaj w ogóle. A propos Daniela i Mikiego, będziecie mieć oczywiście link do ich kanału w opisie, nie martwcie się. No i u mnie też będziecie mieli link do Quara i... No. U mnie. Sorry Daniel! No, wiedziałem! Ale zginąłem i tak. A dobrze, tak. Dobra. Teraz zmieniam znowu celownik, włączam sobie tą... Włączam po pierwsze latarkę, bo to jest masakra jakaś. O jest, to jest już pierwsza. Dwa. Nie, czyli my tak 10 minut dopiero nagrywamy. No coś takiego, bo ja mówiłem, że jest no, tam za 10. Spokojnie, słucham cię. O ja, jestem taki zamudlony. Ty też i powoli mi się oczy męczą, powiem ci. Tak zamykają sam. Ja cały dzień się przed kompem praktycznie. Nie! Kurde, tak... Zabił cię chciałem... ten... Z mojej drużyny, jak to tam? Na V. No, właśnie go widzę. Ale ja tak ambitnie chciałem uleczyć kogoś, ale nie, ale gość mnie wskrzesił. Irytujesz mnie ten magazynek. Strzelam. Asysta. Dobra. Boże, gdzie ja granata rzuciłem? Nie trafiłem. Czekaj, napiszę im. Sorry. A! Jezu. Kiedy ty mnie zabijesz? Ciągle się denerwuję. Modlę się, żebyś mnie nie zabił. No, tam kile lecę. Coś tam uleczył. Niedawno ktoś mi zwrócił uwagę, że żegnam się jak kina. Ale jak? No, wiesz.
subskrybujcie, lajkujcie, nie, jak to było, i łapki mi w górę, mile widziane. No pozdrawiam was, Kina. Trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć. No. Co z tym cześć już dowaliła. Ale tego cześć już praktycznie nie ma u mnie, więc... No... Kiedyś było. Ja pierdziele, nie. Daniel! Ja! Jest! Ja pierdziele! Ja miałem HP, bodajże 13, zobaczysz. 23 miałeś. Ale z tej broni, nie? Strzelałem, amunicji brakło. Wziąłem drugą, wystrzeliłem cały, no i kurde, po co przeładowanie zabiłeś? No nie. Bywa. Nienawidzę takich akcji. Honorowo. O! Dobra. Jak ty 4 razy mnie zabiłeś, człowiek. Trzy. No. Daj mu się nacieszyć. Zabił to zabił. Spokojnie. O kurde. Kurde, jak to szybko uciekło. Kurde, fogień, w ogóle już straciłem życie. Pała biegnę jakaś. Nie! Muszę przeładować. Fuck. Nienawidzę, jak muszę przeładować i kościół mnie strzela, to jest takie przykre. Przed chwilą zabiłem kolesia, który spinał się po drabinie. Wiecie co, jakie uczucie, nie miał szans. No, o to jest ekstra. No nie, kurde, bezradny chłopak. Ej, kurwa, o co chodzi? Myślałem... Dobra, nieważne. Już myślałem, że cię wywalili. To kiedy to wrzucacie? Ja to jutro wrzucę. Zaraz no mnie zarenderuje. No ja renderować dzisiaj już nie będę, to jest... Aż się dzisiaj będę w sumie, tylko nie teraz. Za kilka godzin, jak się wyśpię. I co sprawy. Kurde. Zakurzone, nic nie widać. A, ale mi zagowało. Ło! 20 FPS-ów, ło kurde. O, nie miałem z nim szans, kurde, ciuch zasrany. O Jezu, chory jestem. No ja tak samo, was. Teraz nagrywam Mass Effecta, to miałem taki głos, taki zarąbany, nie? Ja pierdziele, co to było? Chcę ci tam Mass Effecta takiego długiego nagrywać. Ej, słuchaj, ja Skyrima też nagrywam. Ło. Już pojechaliśmy po bandzie, tak. Ale będziesz nagrywał tak questy poboczne? Coś ty! Jak Rok nagrał chyba dużo, tyle nie ile on tam dodał. No trochę... No, tam trochę tych po pół godziny i koleś tylko poboczne robił. Nawet nie zaczął głównej kampanii. To wiesz. No zaczął tam trochę poprzchodził. Ale to ostatni... Rok wizja. Trochę lamił. No to wiesz. Rok jest taki młodziak. Ale patrz, mi się tak interesuje tymi grami, ale dla mnie źle trochę. Ale w BF-a nie możemy powiedzieć, że tam źle mówić. No w BF-a to... Zwłaszcza jak ostatni odcinku kosił. W ogóle nie ogarniam. Jak na takiego kolesia starszego, no powiedzmy, no ma powyżej 30 lat, nie? To ma dobre oko. No, dobry jest. No, w BF-a to... Podobne. Nie wiem jak Kodak grał, ale w BF-a to... Kodak, nie, on to lamił. On nie jest takim typem gracza w Call of Duty. Bo w Kodzie są... Takie liniowe mapy. No ale tam w ogóle inna rozgrywka, tam jest szybko. No ja ci powiem, ja tam szczerze mówiąc bardziej wolę tego. Jak to się nazywa, BF-a. No. Bo on stawia na drużynowość. Multi. Ja to i to lubię. Ale ostatnio właśnie w Battlefielda pogrywam, zwłaszcza dlatego, że te premium, nie? No i tak jakoś na mnie to wpłynęło, że mam ochotę teraz tylko w to grać. A w Koda nie grałem już chyba 2 tygodnie. Gdy nie, jak coś na kilka minut na prywatę, na snajperki pójdę. Ale się no, mnie Battlefield dłużej przykuł. Dłużej siedzę przy... Ja bardziej, jak gdyby nie Battlefield 3, to ja raczej bym nie przysiadł do tego tematu. Bo nie interesowałem się tą grą. Wiesz, bo ja zacząłem przygodę z Call of Duty tak poważnie. O Battlefield albo Medal of Honor nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Ja tak właśnie wkładam tak do góry. No grałem tam jedynkę, dwójka, ale warto mnie wiesz. Nie, ja Medal of Honor poznałem jak grałem na PlayStation 2. Tak, to była wtedy moja pierwsza gra na nie. Ach, te czasy, Jezus. No to była dobra. Pamiętam PlayStation 1, takie wyścigówki były fajne.
Na Pegasusie były lepsze wyskoki. Wiem, takie... Nie, tam na motorze i takie przez takie ciężarówki przeskakiwałeś. To było takie, wiesz, otwarty świat. Yeah. No. Mogłeś wyjechać tam na kilka pikselów. Ja pamiętam też ten Game Boy taki. O, to prawie jak w PSP było. Ja tam miałem tego Mario, wiesz. Mario i Mario Kart, takie wyścigówki. Nie wiem. Mario Kart. Weź, stary, to lansujesz się. Plus 200 do respektu. O fuck, ktoś mi tutaj chce zajebać. O fuck, no. Tak myślałem, że stamtąd wyjdzie. Jak to wyglądało? Kolesia zjechałem od stóp do głów. Po kole taka fasa. O nie. O, widać, że było grasz w PS-a. A i tak nie mam niezłą przerwę z BF-em. O, tam jesteś. Jakbym skoczył. Ale nie, chyba dużo od ciebie kwar gram w BF-a, to? Bo ty w Batcom Pan 2 zacząłeś, nie? No, ja od dwójki u kuzyna, nie? Jestem tak, Batcom Pan. W dwaj przeładowaliśmy, ale... Ja ci powiem, w BF-a to... Wyjadacz taki byłem, nie? Cały czas grałem, już miałem ponad 200 godzin nabitych. Ratio miałem bardzo dobre na plusie. Z statami zawsze dobrymi wychodziłem, snajperem bardzo dobrze grałem. Raz w ogóle mi się tak poszczęściło. Taka wiesz, to jest taka snajperka Goldquar w Bad Company. Weź, tak, snajperka kosi, nie? Mi się tak nią fajnie grało. A mi się cholernie grał w opale, w ogóle ja tam nie mam skilla. No to próbowałem jest... to tam tego. Jedną broń odblokowałem na technika i tyle. Ale to jest trudne, to nie jest aż tak łatwe. Co stary, ja tam mam dopiero pierwszy poziom. No tak, ale pierwszy tam... poziom piłem, bo tam od zerowego się zaczyna. No wiem, ale tam jest ogólnie trudno. Trudno to jest... mało powiedziane. No ja tam już później na początku też były trudne, ale później człowieku, tylko wbijałem na serwer sobie wszystko. Pych, pych. Tam Rock nawet nagrał chyba ze dwa filmy z Bad Company. Tak. Nie, no, trochę więcej. Bo no, tam starsze więcej. Filmy sobie go oglądali, tam mało dużo. Ale nie, to ja mówię, że teraz ten dawno gra. A, tak. A to on teraz o Bad Company zapomniał, z Battlefield go pochłonął, zwłaszcza jak te premium wyszło. Ale premium przecież niedawno wyszło. Nie no, premium jest od ilu? Tygodnia albo dwóch, nie? No. Ej, ja mogę napisać... Poczekaj, bo teraz ogólnie renderuję film. Aha. Ten z BF-a. To napiszę z Quarem i... z Danielem, o. Mogę tak napisać, napiszę. A jak ci porydzie? Ja z biodra strzelam, o, zabiłem. No irytuje mnie ten magazynek mały, bo ja ginę zawsze jak coś przyładowuję. Dobra, jestem z tym. Nawet nie zauważyliście pewnie. No. Widzowie zauważyli chociaż. Zresztą oni o mnie pamiętają. W końcu jakiś kill, o Boże, 10:34. Jesteście? No jestem. Tak w ogóle cisza była, jakby się rozmawiało coś. Zero szumów i tak dalej. Nie, muszę przeładować. Ale ma ładny widok na was. O, jak się ustawiliście. Ej, nie ma was już. Ach, to miałem. Jednego fraga zaliczyłem już się jakiś. Gdzie ty się kurwa schowałeś? Wiedziałem. Grasz premium oczywiście. Nie ogarniam, bo raz tutaj napotkałem się na kolesie, który miał trzeci poziom, nie? I miał już ten premium. No to dlatego, że po prostu kupił od razu premium, nie no, grał. No, ale wiesz. W ogóle tak zrobię, nie zaczął. Czasami się zastanawiam, czy się nie pylało właśnie tak zrobić. Kasę man, to co? Kurę, ktoś chce wbić na górę u mnie.
Ej, ale ten premium można w pudełku kupić? Tylko przez Origin. A, no to wiesz. Średnio lubię takie elektroniczne pudełko mieć na pudełku. Kiedyś na przykład kupiłeś jakąś grę przez Steama? Albo coś? Ja się nie kupiłem gry na Steama, ale miałem po prostu CD Action. A, nie wiem. Warhammera 40 000. No to ja tak samo. Ale ja w to nie gram, ja tam nawet nie paliłem. Ale nie, odpaliłem 10 minut w to grałem. Nie wiesz, że tak samo wiesz. Nie, jak się nie wciągnęło. To jest bardzo takie turowe, Jezus Maria. Gdzie idziesz? Kurwa, musiałem przeładować, zapomniałem. Bo ja byłem pewny, bo tam wrzuciłeś granatę, no. To byłem pewny, że się nie spodziewasz tego, że wyjdę do ciebie w ogóle. Myślałem, że wszyscy się cofniecie i ja sobie spokojnie przeładuję. No właśnie, ja wybiegłem. Jak cię obczaiłem, ale ja nie przeładowałem teraz. Ale zlamiłem. O ja, jeszcze mi misia... Nie, dobra. Myślałem, że misia dostanę. Kurde, długa runda już jest. Nie, ja to chyba podzielę sobie, wiesz? A to jest dobry pomysł. No. Tylko jak się nagrywa oddzielnie, to jest trochę gówniano z dzieleniem sobie filmów, nie? Kurde, chciałem was otoczyć i zabili mnie. Tak wiesz, tak, w sensie, że... Fistant rekordem jak nagrywam. Ciężko by mi było podzielić, chociaż da, wszystko się da. Ale nie, bo ja teraz nagrywam ten dźwięk z mikrofonu Frapsa wszystko. O, a jaki masz mikrofon w sumie? Mam ze słuchawkami. Ja ten, ale... tamten jeszcze był lepszy, bo... zniszczyłem po prostu. No dobrze cię słychać. No wiesz, ale nie wiem jak to frapsy będzie wyglądało. Bo tam ostatnio próbowałem Audacity i Goldwayem, nie? I czasami tam Goldwayem chodziło, to nie ma co albo... nagrywać. No, nie wiem, spróbuj tego programu coś z tym mówił. No on jest dobry. Ty mówiłeś, że on ma ten przycisk nagrywania co Fraps, nie? Aż się możesz ustawić jaki chcesz. Aha, no to dobra. Ale chyba miękkiego nie ma. No weź ten skonfum zobacz. A nie, bo było też na Origin, że jest offline już. Aha, to nawet nie pożegnał się. Nie, on czasami ma coś z modemem u siebie. Się mówił, że kończy nagrywanie, ale... tylko tyle. No nie zauważyliśmy jako Olewka. O kurde, jak zlamiłem, o Boże. Gościu leżał sobie normalnie, wystarczyło podejść i zabić. No ale dokończymy, no co, dokończymy do końca. To i tak dwie części, wiesz, będą. No, zobaczę, wiesz, po siebie, może też na dwie części podzielę. Nie jest cały. No. O, to zarobiście. Myślałem, że tylko miękki. Przecież wszystko od początku całe nagrywałem. Równo z tobą, jak ty, jak włączyłem Frapsa. A mi ten krik jedzie. 11 razy mnie już zabił. Czaisz? Ja sobie ustawiłem ten grafikę trochę większą, bo i tak nie widzę jakiegoś tam spadku FPS-u. Nie, to ja to nagrywam na normalnym. Grafika też jest przecież boska. No. Tyle, że po prostu są szczegóły takie, wiesz. No ging! Ja przeważnie gram na średni. Fuck! Było. Zabiłem jednego i druga asysta, okej. Okay. Tłumnik dźwięku do AK-74. O kurde, ale tutaj... Jezu, ile tu was poszło! Od tyłu, dawaj, nie! Od tyłu. Kurwa! Niech to, mnie to irytuje. Może mam ten achievement, żeby mieć większy magazynek. Jak to się w ogóle nazywa? Kurde, ja nie wiem w ogóle jak będzie słychać dźwięki z gry, bo trochę cicho włączyłem, bo właśnie chciałem, żeby was dobrze było słychać. Może podgłosz. Praktycznie no. A, powinno być okej. Lipa jest z tym, że po prostu we Frapsie nic nie możesz z tym dźwiękiem zrobić praktycznie. No,
Coś, wszystko jest już wlepione. O fuck, mam spadek FPS-u, mam 20 FPS-u. O, o, już jest lepiej. Może dlatego, że podgłosiłem. Nie, no to jest możliwe, bo... Tak, bo na, jak na, nie nagrywam frapsem w ogóle dźwięku, to mam więcej FPS-ów. O fuck, 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 wyskoczyłem. Porąbany jakiś. Ale chociaż nabiję punktów. Dobra. Expa, nie wiem, cokolwiek. W sumie to od którego levelu jest to, co ty masz? Od 40. Znaczy, jak prestiż bierz pierwszy. Przynajmniej ja tak miałem. Czyli musisz 45 leveli bić. Czekaj. No co, podniosłeś moją broń? Nie, chyba nie. Nie, kto szlak, ale będzie pili. Chyba widziałem twój zgon. Nie. Leżę koło twojego trupa. Boję się, co z nim robisz. Czekaj, ja tam widzę ikonki. Jesteś tam nadal? Nie, już poszedłem. Olałem cię. Idę szukać innych trupów, może ładnych, fajniejszych. Aha, dzięki. Lol, jaki komplement. Ładniejszy. Czekaj, kurde. Jakie mam staty, o Boże. Mi czasami ten fraps taki, tak wciela robi. No tak. Na początku mam, że niby 50 FPS-ów, a są momenty nawet nie takich ekstremalnych, a spada mi do 5 na kilka sekund. Nie wiem, czy to spowodowane jest. No, czasami muszę właśnie wyłączyć frapsa jeszcze raz, zacząć tego film. Właśnie miałem tak w takim let's playu, że na przykład jak była jakiś, nie wiem, film, nie? Jakaś cutscenka skończyła się i z tego, na 60 do 5 spadło mi, musiałem wyłączyć to, włączyć i poczekać, jak to te żółte ten cyferki do 60 dojdą i wtedy zaczynam nagrywanie i jest całe 50. Nie, bo takie to było dziwne kombinowanie. Dobra, ja stwierdziłem, że podzielę to na pół i teraz się kończy pierwsza część, także moi widzowie, następna część, nie wiem, będzie jutro czy coś takiego, ja nie wiem, kiedy to w ogóle wstawię, także pożegnaj się, QR, w tym odcinku. Cześć! Dobra, lecę z następnym. Okej. Cześć, witajcie! Cześć! No, kontynuujemy praktycznie po 2 sekundach, zacząłem nagrywać od poprzedniego. No, mieliśmy przerwę. To jest tylko tak, żebym wiedział, żeby było mi wygodnie montować. No. Żebym nie musiał dzielić mojego głosu na pół. Tylko od razu bym miał, ale cię zjadę, gościu. Jakim cudem on mnie zjechał, jaka... Jeszcze użył mojej apteczki, jaki cud. Akurat to powiedziałeś, jak mnie też ktoś zabił. Ja po prostu... W ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale właśnie jesteśmy w 2 różnych ekipach. No niestety. Fajny admin tak zrobił. No, graliśmy przez kawałek w poprzednim odcinku i po prostu... Admin chciał być zajebisty. No kurde, jak mnie ja...